Teraz takie pytanie może trochę na głęboką wodę, ale dalej zostając w kontekście patrzenia siebie na ekranie. W takiej opinii i medialnej, i popularnej, pani jest taką aktorką, która się pięknie rozbiera na ekranie. I teraz właśnie odnośnie patrzenia siebie na ekranie. Gdy pani widzi swoje rozbierane sceny w wielu produkcjach, zasłania pani oczy? Nie. Dlaczego? Z jakiego powodu? No przede wszystkim patrzę na jakąś, na jakiś film, patrzę na jakąś scenę, patrzę na postać, rzeczywiście bez przesady, no widzę siebie i mam świadomość, że to tam to jestem ja, ale przede wszystkim no patrzę na jakiś kawałek pracy, która została wykonana i zastanawiam się przede wszystkim, czy to służy i czemu to służy. Dla mnie bardzo istotne jest, jeśli mówimy o nagości na ekranie czy w teatrze, jest niezwykle istotne to, po co to się robi i jakiego rodzaju emocje to ma wywołać. Nigdy nie używałam tego rodzaju, czy też nie zgadzałam się na tego rodzaju środki po to tylko, żeby coś było, nie wiem, atrakcyjnego albo żeby coś było ładnego, tylko jeśli chce się pokazać prawdę o człowieku, to ona również dotyczy intymności, nagości, tego, gdzie jesteśmy z drugim człowiekiem w sytuacji intymnej, albo gdy jesteśmy sami ze sobą w sytuacji intymnej, albo gdy jesteśmy, nie wiem, w łazience, albo gdy jesteśmy chorzy albo coś takiego. To wszystko są sytuacje, które mówią nam o bohaterze bardzo dużo. Ja takim pierwszym zetknięciem z panią, to oczywiście był film Samotność w sieci i potem Zakochani, natomiast w 2013 roku chyba poszedłem do TR-u na sztukę Psychosis, która jest pani monodramem trwającym godzinę. I dla mnie takim niesamowitym przeżyciem było pierwszy raz zobaczyć tak doświadczoną aktorkę, która tak eksponuje się przed widzami w takim bliskim kontakcie. Wiem, że to jest spektakl, którego nie skończyła pani jeszcze grać i jeszcze dalej będzie pani go grała. Czy kiedy wychodzi pani na tę scenę i w teatrze, wiedząc, że właśnie musi być nago tak blisko przed widzami, pierwsze 3 sekundy są dla pani takie trudne w głowie może trochę? Nie, no to jest moja praca i też już się do tego oczywiście przez lata przyzwyczaiłam. Poza tym mam takie nieskromne poczucie, czy wierzę w to, że tam widz nie patrzy na moje ciało nagie, tylko po pierwsze jest uderzony jakąś emocją, jakimś też może trochę szokiem, jest złapany za twarz i mam nadzieję, że docierają do niego treści, a nie obrazek. Wielu zresztą widzów mi mówiło o tym, że ludzie nawet nie pamiętają, że ja tam jestem naga, tylko widzą cierpienie człowieka pogrożonego w depresji, a nie nagą kobietę opakowaną w takie, a nie inne ciało.